Cześć, witam się z wami w klasycznym moim outficie rozpoczynającym vlogi. I co dzisiaj mamy w planach? Nic ciekawego, klasycznie. Zobaczymy, co będziemy robić, zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Na pewno będę was informować na bieżąco. A teraz otwórzmy kalendarz. Dobra, zacznijmy od bubla. Boże, ten kalendarz mógłby się już skończyć, naprawdę. 8, 14, tu jest 16. Tu będzie jakaś konturówka. Okej, czyli mamy czarną, nie, brązową kredkę do oczu. No dobra, brązowa kredka do oczu. Okej, także mamy taką brązową kredkę do oczu. Mogłaby być do brwi, ale no nie jest, także mamy to. Teraz 18, nie, dzisiaj jest 16. Ja już 18 chciałam otwierać. To nie dzisiaj. 16, tu jest. Okej. I tu mamy czekoladowego Mikołaja. W ogóle zjadłam jednego i on jest z białej i ciemnej czekolady, także spoko. Ten już wypada, to wyjmijmy go. Najwyżej gdzieś będę miała puste okienko. Tutaj widzę 16, w nim 2. I tu mamy 2 cukierki. Coś mnie jeszcze w tym kalendarzu zaskoczy. Fajnie by było. 16 jest tutaj. Co tu mamy? Boże, jakie wielkie okienko. A, czyli tu mamy Chupa Chupsa XXL. I takie lizaki powinny być w tym kalendarzu. Nie jakieś tam mini Haribo. 16 jest tu u dołu. Co mamy? Haribo o smaku coli. Teraz otworzymy sobie Glam Shop. Weźmy go na łóżko. O! I szukamy 16. To pewnie też będzie jakiś cień. Chociaż nie, tu mamy 16. Czy to będzie gąbeczka? Proszę, powiedzcie, że to będzie gąbeczka. Bardzo bym chciała sobie przetestować. Co to jest? Chodź tu. Krem brokatowy, ale bajer. Czy wy to widzicie? Okej, tak to wygląda po rozkręceniu. Zobaczmy sobie. No fajne. Nie wiem, czy będę fanką tej konsystencji, ale świeci się ładnie. Do jakichś makijaży artystycznych myślę, że to faktycznie może mieć jakąś rację bytu. Także będę testować i zobaczymy. To teraz Pierre René i 16 jest tutaj. Da się otworzyć? Nie, trzeba tak. Okej, i tu mamy... O, praktycznie w takim podobnym kolorku, co mieliśmy ten krem brokatowy. Pigment to jest 16. Także taki pigmencik dzisiaj nam się trafił. Okej. Słuchajcie, mamy następny dzień. Mamy już godzinę 12. Ja się w ogóle nie mogłam podnieść z łóżka. Masakra, chyba mnie coś rozłożyło i czuję się po prostu okropnie. Nienawidzę się tak czuć, nienawidzę nie mieć siły, a dzisiaj nie mam. Jest masakra, bo muszę się ogarnąć, umalować i nagrać dla was 2 filmy. Także nie mogę sobie pozwolić na leżenie w łóżku, bardzo, bardzo żałuję, bo bym najchętniej przeleżała cały dzień właśnie w werku. To jest taki, wiecie, typowy dzień z życia youtubera, kiedy normalny człowiek poszedł po prostu do lekarza, wziął sobie L4 i mógł posiedzieć w domu. A ja muszę się zebrać w sobie i spiąć dupę. I nie mogę sobie poleżeć. I właśnie robię sobie kawy, dokończę pisać scenariusz do filmu i siadam, maluję się. I siadam do nagrywania, a potem zobaczymy. Także będę wam update'ować mój dzisiejszy dzień. Z racji tego, że późno dzisiaj wstałam, bo wstałam
po 11, no to mamy 13, a ja właśnie skończyłam pisać scenariusz do filmu z top 5 filmami świątecznymi, które chciałabym jeszcze dzisiaj nagrać. Mam nadzieję, że mi się to uda. Za chwilę idę się ogarnąć, umalować i będę nagrywać dla Was haul. No ale z racji tego, że się czuję jak się czuję, to zrobię sobie taki najprostszy, najszybszy make-up ever. Nie będę się tutaj nie wiadomo jak malować. Postaram się jak najszybciej nagrać te dwa filmy, które chcę dzisiaj nagrać. I wrócić do łóżka. Jeszcze musimy wyjść, bo muszę iść odebrać rzeczy do sklepu jednego i drugiego. I miałam dzisiaj jeszcze załatwić prezent jeden, który muszę jechać i kupić gdzieś dalej w ogóle. No nie chce mi się, powiem wam szczerze, że nie chce mi się, dlatego mam nadzieję, że w miarę szybko się ze wszystkim dzisiaj uwinę, mimo tego, że późno wstałam i będę mogła wrócić do łóżka i się położyć. Taki mam plan życiowy. Także tyle byłoby dzisiaj z dnia youtuberki, bo dzisiaj mam taki typowy dzień youtubera. Tylko powinnam wstać wcześniej, no ale trudno. I co? Idziemy, może otworzymy sobie kalendarza, a potem ja sobie przyniosę kosmetyki i zrobię jakiś tam makijaż, co by Was nie straszyć. Okej, także otwieramy kalendarze. Dzisiaj jest który? Który dzisiaj jest? 17 dzisiaj, okej. To jest 17. Okej. I mamy cukierka. Tu jest 17. No. I tu mamy. Wow, dwie paczki żelek. Szaleństwo. Czasami się zastanawiam, czy oni po prostu się nie pomylili, wkładając te rzeczy tutaj, i dlatego są podwójnie. 17 jest tu. Pewnie tu będzie jakiś lizak. Co są te? Nie rozumiem. O. Tak, miałam rację. Dzisiaj mamy lizaka jabłkowego. Haribo, 17 jest tu. Tu mamy takie zwykłe żelki. Teraz otwieramy Douglasa. 17. Tu jest taka duża. Nie zawiedź mnie, błagam cię. Jakąś paletę bym chciała chociaż. Aha. Serio. Ja wzięłam tą wersję make-up. Czy samoopalacz jest do wersji make-up? No średnio mi się wydaje, no ale dobra, okej. Okay. Boże drogi. Najchętniej to bym go już rozerwała i nie otwierała, bo to jest bubel straszny. Tu pewnie będzie cień. Tak. Także chodź. Tak, tu jest cień. Zaraz sobie go włożę do palety. I w Pierre René. 17 jest tutaj. I co my tu mamy? Eyeshadow primer. O, super. Mega. Bardzo się cieszę. Także gitara. Ten kalendarz naprawdę poprawia mi humor. Tymi wielkościami produktów. Okej. Okay. Także to są moje łupy z dzisiaj. Zaraz otworzę cień i Wam pokażę. Cień, który dzisiaj był, to jest takie bordo. Nazywa się Święty. Tak się na razie prezentuje paletka. Już się nie mogę doczekać, aż jeszcze otworzymy 3 cienie i zobaczę pełną kolorystykę, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa. No i co? No i tak się prezentuje dzisiejszy Glam Shop. 13:42, ja wreszcie wyglądam jak człowiek, ale jak widzicie, nie robiłam nic specjalnego na swojej twarzy dzisiaj. Pogoda też ku temu nie sprzyja, a muszę wyjść z domu, więc make-up no make-up. Słuchajcie, teraz idę nagrywać. Nagram dla Was haul, potem muszę go zmontować i wstawić na dzisiaj i będziemy wychodzić. I jak odbiorę, co mam odebrać i kupię, co mam kupić, to wrócimy do domu, musimy zrobić zdjęcie na postmas, nagrać jeszcze jeden film i zmontować vlogmas na jutro. Także mam co robić i tak, także idę nagrywać. Okej, film nagrany, powiem Wam, że strasznie się zgrzałam, bo miałam na sobie taką czerwoną bluzę, także strasznie mi w niej ciepło. Teraz idę sobie zrobić jeszcze jednej kawy. Która jest godzina? Jest godzina 14:03.
Także ja idę zrobić sobie kawę i siadam do montowania. Zmontuję ten odcinek i będziemy wychodzić, jeszcze go dzisiaj wstawię i opublikuję. A jak wrócę, to ogarnę sobie w pokoju. Poroga rozgarniamy tam trochę już prezenty chyba. I będę nagrywać jeszcze jeden dzisiaj film. Także taki jest plan. Dobrze, że wczoraj usiadłam i zrobiłam wszystkie notatki na przyszły tydzień, weekend uczelniany. A i pytaliście, ja mam uczelnię co drugi weekend, tak mniej więcej. Nie mam jej co tydzień. Dobra, także to. Idę sobie robić kawy i siadam do montowania. Słuchajcie, mamy godzinę 20 i powiem wam szczerze, że ja już nie mam na nic siły. Wyszłam do domu, musiałam załatwić dzisiaj tyle rzeczy na mieście, że padam po prostu na twarz. Autentycznie, padam na twarz i dzisiaj na pewno już nie będę nagrywać tego jeszcze jednego filmu. Odpuszczę sobie, nagram to sobie jutro na spokojnie. Marzę, żeby się zmyć, a jeszcze muszę zrobić zdjęcie na Instagram i w ogóle zobaczcie, co tu się dzieje. No, także tego. Dzień z życia youtubera po prostu. Także jeszcze mi paznokcie odpadły. Bo chyba źle nałożyłam bazę, także fantastycznie, jeszcze to muszę dzisiaj zrobić. No i wiecie, ja wiem, że to są takie pierdoły. Ale jak się człowiek źle czuje, to każda najmniejsza czynność po prostu wkurza do takiego stopnia, że nie macie pojęcia. Także teraz wezmę kartkę, napiszę na niej, co mam zrobić. Cyknę sobie fotę na Instagram i powinnam najpierw zrobić paznokcie, zanim się za cokolwiek wezmę, bo się połamią. Także tak. Także to będę robić i na pewno dam wam znać, jak dojdę do jakiejś egzystencji życiowej dzisiaj. A jeszcze w ogóle hitem dzisiejszego dnia jest to, że wychodząc z domu wzięłam aparat, ale nie wzięłam karty pamięci. Także nic wam po drodze nie nagrałam, bo poszłam bez karty pamięci. Także brawo, ja... Super. Dobra, także idę cykać fotę i za chwilę się do was odezwa. Słuchajcie, jest już pierwsza w nocy, ja już się zmyłam i właśnie kładę się spać, także dziękuję wam za dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że wam się spodoba, a my widzimy się już jutro w następnym odcinku. Także do zobaczenia i cześć.